Czy imigranci z krajów muzułmańskich, których PiS cichaczem sprowadził w ostatnich latach, powinni tu zostać, skoro już są? Czy gdyby pan miał władzę, to by pan ich z Polski wyrzucił? Nie wyrzuciłbym nikogo, a nawet wpuściłbym każdego, ale pod warunkiem, że wcześniej byłoby zmienione prawo. A prawo ma być zmienione tak, że każdy, kto tu przyjedzie, nie obywatel Polski, jest po pierwsze, nie jest na prawie obywatela polskiego. Oznacza to, że jeżeli on jakiekolwiek przestępstwo popełni, nawet małe, to jest zatrzymywany i jego już wolna noga w Polsce nie może postać do czasu zakończenia rozprawy. Ścieżka przyspieszona, żeby nie siedział w areszcie miesiącami. I jeżeli został uniewinniony, to wraca na teren Polski, robi co chce, nawet odszkodowanie dostanie. A jeśli został skazany, obojętnie na to, czy na więzienie, czy nie, ma odbyć karę i ma być deportowany i z zakazem kiedykolwiek powrotu do Polski. Bezwzględnym takim, że obłożonym niezwykle surowymi rzeczami. To jest jedna część tego prawa, a drugie takie prawo, że każdy przybywający do Polski nie ma prawa do żadnego zasiłku. Ale żadnego. Na siebie, na dzieci, na urwaną nogę, na cokolwiek, na leczenie, nie ma. Musi sobie, i wtedy niech każdy przyjedzie, jako turysta, tu zostawi pieniądze, jako rentier, który sobie będzie tutaj żył i wydawał pieniądze, jako pracownik, który chce tu pracować normalnie, ale ma się sam utrzymać i ma podlegać innemu prawu niż Polska. Wtedy jest przepiękna selekcja. Przyjeżdżają tutaj porządni ludzie, którzy chcą albo zwiedzać, albo tutaj wydawać pieniądze, albo pracować, a nie chobota, która jedzie tylko i wyłącznie po to, żeby zasiłki albo żeby rozrabiać, prawda? Więc ci, którzy tu przybyli do tej pory do Polski, mają podlegać temu samemu prawu.